Parter, ubiory glifów, złodzieje oraz szczury. Miłego dnia. Też bym chciał fajnie znikać. No niestety było to mniej efektowne od wszystkich tajemniczych teleportacji, jakimi posługują się. O, kogo mamy? Szpieg Alucard. Ej, yo, fucking chicken. Najwidoczniej... Znowu zniknął? Ej. Najwidoczniej nasz szpieg ma jakieś kontakty z tymi... Nie upiorami glifów, przepraszam, kołodziejami. To jak taka dziwna nazwa zapomnianego już zawodu. Szczerze powiedziawszy, to nie mam pojęcia, o czym oni gadają. Mają jakiś dziwaczny akcent wzorowany na nie wiem czym. Okej, skrzynki. Jak najbardziej. Ciekawe, jak to wyglądało. Po prostu to jest magazyn. I ktoś powiedział, o, mamy dużo skrzynek z potrzebnymi rzeczami, zatem upchnijmy te dwie, których kompletnie nie możemy używać ani otworzyć. Jej. Nie widzisz mnie. No cóż, ten... To musimy załatwić w tej formie mgły, ponieważ... Ten człowiek nas widzi i cały czas będzie bawić się z nami w głupiego Jasia, wyłączając... Znaczy, zamykając drzwi przed naszym nosem. Udawaj, że nie widzisz tego wielkiego czarnego cienia. Ale poczekajmy. Yeah, rozcięciem metalowej zbroi. Okej. Jakiś piecyk? Nie pamiętam kombinacji, chyba... Dobra, włączę 13. Czemu nie, skoro mogę? Dyn. Tyka jak bomba. I nic nie mogę zrobić z dźwigniami. No, może tak miało być. Au. No cóż, ktoś tu nie czytał o BHP? Kurczę, kiepskich pracowników zatrudniają ci serafani. Okej, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Bardzo dużo mgły. To chyba jedyny taki etap z taką ilością mgły. Niestety. Potem ona również będzie występować, ale już w mniejszych ilościach. Znacznie mniejszych. Czy był tam drugi? Nope, nie był. No, cały czas jedyna słuszna droga. W dół. I w dół.
Okej, okay, naszym celem jest ten oto tunel. Jednak przeszkadza nam para, która, jak zauważyliście, jest zabójcza także dla ludzi. No, raz teraz tak, drobinka. I mała kombinacja. Wyłączać. Tak, trzeba przełączyć parę, która z nie wiadomo jakich przyczyn po prostu lubi wydobywać się z tych rur. Otworzyć to, teraz zabić tego strażnika. Halo? No, jesteś. Niestety nie da się go zabić po cichu. O, come on, jakim cudem nie trafiłem go. Chodź tutaj. To było proste. Teraz trzeba... Tak, tym wejściem. Oraz znowu przełączyć parę. To dosyć zabawne, w jaki sposób te zagadki, te, no zagadki, quasi zagadki, nie mają zbytniego pokrycia logicznego, ponieważ no serio, drzwi z parą, kto by to w ogóle budował i po co? No ale to jest właśnie Legacy of Kain, w którym mam problem wejścia na drabinę. Zawsze musicie być cierpliwi, jeśli chcecie wejść na jakąkolwiek drabinę, ponieważ i widzimy malutką wskazówkę bez oszklenia. Kapitalna robota. Tak, ponieważ często gra daje nam do zrozumienia, że chyba nie lubi wchodzenia na drabiny i pokazuje nam, jak gdybyśmy nie mogli wejść na taką drabinę. W taki to sposób włączamy gigantyczny czajnik. W sumie zawsze mi się kojarzył z gigantycznym czajnikiem na herbatę. No to imbryk, byłby bardziej. Tak, szatański plan Sarafon. Wynaleźć najlepszą herbatę na świecie. Jestem z wami, jestem z wami. Okej, na dole chyba nic nie ma, a zresztą zajdę. Nie, niczego nie ma. Szkoda, bo minister się prosi o jakąś skrzynkę. A. Okej. Czas na pierwszą walkę z bossem. I koniec etapu. I kończy mi się herbata. Nie, niech to. Well, well, our lord was correct. You are alive. Czas Alucard. Who served you Faustus? One of the legionnaires of my army of vampires. An indifferent soldier, but now a traitor to our race. I świetnie, że mi filmiki się zaczynają. Faustus, it's true then. I hardly believed it. Vampires have turned against their own kind. What is our kind? In serving the Seraphon, I have protection, I have power. And who better to hunt down a vampire than a more powerful vampire? History is written by the winners, Cain. That is my kind. How many of us have been destroyed by the Seraphon? How many have been brought to their death by you? Przestałem liczyć po 200. Od kiedy Cain przejmuje się zwyczajnymi wampirami? Cóż, może jest jeszcze młody i naiwny. Bla, bla, bla. But you will never know how it ends, Faustus. For I will bury you first of all. Oh yeah, boss time! Okej, najpierw co chcecie zrobić, to wybrać moc Furii i tak naprawdę tylko ten atak Furii będzie w stanie coś zrobić Faustusowi. Można okazyjnie jeszcze, ale to raczej należy do jakichś błędów gry,
zranić Faustusa normalnym atakiem, ale to naprawdę nie będą szokujące ilości zdrowia. Kurde, nie trafiłem.